Siema, dzień dobry. To co widzicie, to jest piątek, ten deszczowy piątek. Na tym film skończyliśmy, zeszły. Zaczynamy w tym samym miejscu. To już miało być położone, w lewo miało być położone, to już miało być dużo położone. Ogólnie katastrofa budowlana. To jest poniedziałek, zaczynamy. Podsypka w SB5 z betoniarni nasianym, na chudym cieście, czyli na samym sianym piasku, bez kruszywa. I co? Nasypujemy. Robimy całą tamtą wnękę, wysypujemy najpierw najdalsze elementy, tam gdzie Bob nie wjedzie. Bob mógłby tam wjechać, ale po co, bo no, 3 metry to można łopatą rzucić. No majster się zastanawia się, co tutaj zrobić, gdzie do kogo pchnąć. Widzieliście, prawa strona, taki pasek był, to jest dopasowane do listwy akurat od minimala, szerokość listwy, tak sobie ustaliliśmy. Tu na dole widzimy obrzeże, będzie stópka po tym obrzeżu się przesuwała. I mamy jakby przy obrzeżu cały czas ten sam wymiar, tak, bo będzie stópka ustawiona pod kostkę. Mniej więcej na 5,5 cm. Kostka jest bezfazowa, więc kostka mocno wystaje, jest ostra, więc nie warto jej wystawiać centymetr, bo ona nie zejdzie 0,5 cm po zakreszeniu. Nie ma takiej opcji, chyba że 200 ciśniecie. Ale tej kostki raczej bym nie chciał dotykać taką zakreszczarką. Rozsypane, ustawione rurki, zgodnie ze spadem, zagęszczone, zgrabione. I teraz zobaczcie, ściągamy. I to jest ta listwa, o której mówiłem, po prawej stronie. Nóżka ustawiona, po prawej stronie stópka. I ściągamy. I tylko tyle mogliśmy zrobić, bo nam tylko tyle materiału starczyło. Jest domówione, musimy poczekać chwilę. I to jest nasza główna linia, bo to jest najdłuższa linia obrzeży. I teraz pytanie właśnie najdłuższa. Niby najdłuższa powinna być równolegle do budynku, tak? Tego, który widzimy przed sobą. Bo to jest jakby do budynku, który tu po prawej stronie widzimy. Tu jest kawałek blaszaka, ale tego blaszaka nie będzie. Ale jest tam dalej budynek. I to nie było tego budynku brana. I ona się pokrywała jakby z tym blaszakiem. Tu jest taki fundament na dole, to wszystko się pokrywało. I musimy po prostu zadać sobie pytanie, czy tak faktycznie od tej strony kładziemy. Czy na przykład później, jak pójdziemy w stronę wjazdu, tam do góry, czy po prostu nam kostki bokiem nie będą stały. Że z prawej i z lewej strony będzie docinka. Może tak być. Może tak być, aczkolwiek jak będzie delikatnie, powiedzmy tam milimetr, dwa odchylenia, nie robi. Dojechał materiał, musimy tutaj dorobić i jeszcze tam w lewo za nami, za rogiem sobie dosypiemy, dorobimy. Nie wiem czemu, tu mi się nagranie ucina, pyk, i przeskakujemy właśnie to, co mówiłem, że tu w lewo za rogiem. To jest ta linia obrzeży, ten sznurek. To jest przedłużenie linii, tak żeby widzicie po prawej stronie na dole są ząbki z kostki. To jest ten plac, który przed chwilą tam układaliśmy. I to jest jakby ciągłość teraz tego. I ta linia jest nam potrzebna. To jest ta linia tych obrzeży, to przy ścianie, co mówiłem. To nasza główna, najdłuższa linia. I to jest nam potrzebne właśnie, żeby teraz tutaj ładnie wyznaczyć linię tam do obrzeży na wprost. Bo skąd? Tutaj widzicie, po lewej stronie jakiś garaż, coś tam jest obudowane. Tam przy garażu na wprost, wzdłuż, w prawo też leci obrzeże. I też jest mniej więcej w takim samym odstępie wszędzie. Jest to wszystko, powiedzmy, takie krzywe, koślawe, kulawe i wiemy, że będzie docinka tak czy siak, ale główną linię jakby podwórka całą musimy jakoś trzymać, tak? Tu to samo, nasypuję podsypki. Podsypka to jest B5 nasianym. Zamawiana z betoniarni, oczywiście z tym zamówieniem i to jest... Zawsze jest katastrofa. Na 3 razy zamówisz, jest ok. Czwarty raz cię w ciula zrobią. Znowu coś ci przywiozą 2 dni, ok. Znowu cię w ciula zrobią. I wieczne problemy z takimi właśnie dowozami. Możecie powiedzieć, to czemu nie kupisz wywrotki, czemu nie wozisz? Jeżeli kupię wywrotkę, będę woził, to nikt nie będzie robił, bo będę w tym czasie sobie jechał. Proste. Wykładamy. Z lewej strony nie ma docinki, bo akurat tam wyszło do fundamentu. Tu po prawej, po lewej, za nami, jakby po lewej stronie na dole, tam jest dopasowane do blachy, bo tam będzie kiedyś też taka przeróbka, bo tu będzie jakiś tam budynek, będzie wejście, to będzie tam... Robiliśmy z lekkim naddatkiem. Drzewko musimy ominąć. Ułożone, zagęszczone, zagęszczamy 2 razy. Zalać wodą nie musimy, ale po prostu z tego względu, że jest pylica i tego nie widać, że ta podsypka gdzieś tam leży, że ona tam się, wiecie, pownosiła. Szkód dużo nie narobi, bo jest sucho, ładnie, bardzo szybko schnie i ona nie zdąży szkód narobić, taka podsypka nasianem. Ale ma jest po prostu profilaktycznie, żeby posprzątać, spłukuje, czyści.
I tak mówiłem, ciasne podwórko i trzeba co chwilę coś przewalać, co chwilę coś przerzucać. Kubka piasku wysypią w rogu, bo ona się przydała do czegoś tam. Jakieś docinki, coś zamulenia. I teraz trzeba było ją usunąć i trzeba co chwilę przestawiać. Pogoda oczywiście znowu się zbuntowała, znowu pada deszcz. I znowu podsypka się spóźnia. O, dojechała. Nawet do 10 czekaliśmy, od 7. Pierwszym kursem będzie, 7. O 10 wjeżdża, żeby było śmiesznie, to jeszcze nie on co miał być, tylko kto inny. I teraz zobaczcie, po co majstry te parawany rozwijają. Z garażu skapuje woda i skapuje na podsypkę. Zrobi się takie błoto, że nie ułożysz kostki na tym. Nie będziesz mógł tego zagęścić, wyrównać, kurczę, położyć kostki, nic. Dlatego ten parawan powoduje to, że ta woda kapie w parawan i leci za krawężnik. Taki prosty myk, a powiem wam, że to jest bardzo ciężko komuś wytłumaczyć, żeby spowodować, zrobić tak, żeby tej wody się nie napływało na plac. No ale przecież padać, powiem, i boksu się z takim. Tu z prawej strony no, rura była rynna, tak po prostu, żeby tam, bo tam jest studzienka taka, która chłonie, żeby pociągnąć tą wodę tam. Tu na środku już jest kratka montowana, bo tam wcześniej majster ją montował. Ale chyba ta rura coś nie pasowała, czy kostka tutaj stoi. Jakoś tak zaczynamy. I to samo, nasypujemy podsypki, zagęszczamy, grabimy i ściągamy. I tu tak samo, tą łatą, którą majster teraz ściąga, to jest ta łata niemala, nastawna, stopkę sobie ustawił do kostki na 5-8 na przykład, bo kostka ma 6. Nie wystawiamy nigdy centymetra wyżej między wczorajszą kostką a dzisiejszą, to jest niemożliwe, żeby centymetr zeszło, to byśmy musieli zejdzie ci sam rant, pierwsza kostka, a co z drugim rzędem, a co z trzecim rzędem, a co z czwartym rzędem, no przecież to jest centymetr. To jest bardzo dużo do zgubienia, także robi się równo twardo łączenie. I teraz majster pierwszy rząd kostki kładł, po prostu zwracał szczególną uwagę na ten pierwszy rząd. Podsypuje z ręki, tak po prostu sieje sobie. I każdą kostkę dopokuje młotkiem, nie tak delikatnie, że dotkniecie młoteczkiem i jest gotowe. Nie. Ona ma być na tyle twardo, stabilnie wstawiona, że teraz chodząc, donosząc kostkę, ona się nie wciśnie. Nie będziecie widzieli tego łączenia. Zagęszczarką na końcu wzdłuż jedziecie tego łączenia, nie ma śladu. I tak powinno być. A jak zrobimy sobie centymetr wyżej, to po prostu zrobimy sobie garba. I teraz zobaczcie, majster właśnie tu, to co mówiłem wcześniej, to jest pełno skosów. Tu jest kos, nic nie pasuje. Tylko po prawej stronie przy budynku. Jest jako taki kąt, że można zacząć od prostej bez odcinki. A tam majster po prostu narysował sobie kreskę. Te kostki, wykładacie kawałek dalej zęby niż potrzebujecie, tak? Wchodzicie jakby w opaskę, którą być. I jest odcięcie ze średniej kostki. Bo wideo kostce, bo to jest kostka ideo, średniej jest najwięcej, czyli walicie mną opaskę bez obawy, bo tego jest w ciul i na pewno wam starczy. I majster sobie wykłada kawałek dalej, jakby kostki, robi krechę i te zęby ścina na miejscu. Wyciąga te ścinki, wkłada średnią wzdłuż i gotowe. Nie chodzi z każdą jedną kostką po kolei, tnie, bo to jest trochę bez sensu. I to już jest następny dzień. Tam w deszczu, tutaj już słoneczko, już trochę lepiej. Humory już lepsze, bo w deszczu robić mokre łapy, to jest katastrofa budowlana. I tu co robimy? Tu obcięty film jest, nie? Ale co robiliśmy? Czekaliśmy za podsypką, godzina czasu się spóźniła. Ręce opadają, mają dosłownie to gdzieś, kurde. Jest umówione na 7, że to będzie, bo o 6:30 już wyjeżdżają z betoniarni. Mają jakieś 20 minut do nas. Nie, pojedź gdzie indziej. I pojechał gdzie indziej. My sobie czekaliśmy. Ale jeszcze i tak nam tu zabrakło, bo tu było dosyć głęboko, znaczy bardzo nisko było, tu wybrane wszystko. Żeby nie walić betonu 20 cm, po prostu grubiej dajemy podsypki, bo podsypka jest tańsza. A lepiej dać tam kilka centymetrów powiedzmy tej podsypki, bo twardościowo będzie nadal tak samo, bo beton pod spodem ma wszędzie 10 cm. Tylko, że po prostu w jednym miejscu jest niżej, w drugim miejscu jest na odpowiedniej wysokości. I żeby właśnie nie dowalać tego betonu, to po prostu z podsypki ciut grubiej robimy, a na taką kostkę i tak to jest lepiej, bo ona się wtedy lepiej układa, lepiej się zagęszcza, słucha się bardziej. I teraz zobaczcie, kładziecie z palety, z ideo tego, czego macie najwięcej. Nie wybieracie sobie paska, że teraz sobie pasek zrobię. Albo że dawno, albo trzy rzędy temu był pasek, to już muszę sobie pasek zrobić i wyciągacie z palety ten najmniejszy pasek. Nie. Kładziecie tego, co macie najwięcej. Dwie średnie pod rząd, nie ma problemu.
przeskakujecie na dużą, później znowu dwie średnie. I później dopiero malutka, bo są trzy szerokości na wideo. Jest duża, średnia i mała. I tylko mała ma jedną szerokość, a średnia i duża mają dwie szerokości. I w małych, w tych najmniejszych będzie tak, że będzie wam się co jakiś czas linia spotykała i trzeba po prostu przesuwać kostkę. Bo ona ma tylko jeden wzór i nie zrobicie tak, że fuga wam fugę nie wejdzie, bo w końcu kiedyś wejdzie. Po prostu przesuwacie i robicie taką małą wcinkę 10 cm. I tu po lewej stronie też widzieliście, jak ja mówiłem, biodoliłem. O, widzicie? Wystawia majster w lewo, widzicie? Dalej niż opaskę. Narysował sobie kreskę i teraz nie. Widzicie? Ucięte jest wszystko? Wszystko jest na miejscu ucięte. Żadnej kostki nie nosi, z osobna nie śmiga z nią gdzieś tam, wiecie. Każdą z osobna by trzeba dociąć. Zamiecione, ułożone i zagęszczamy. Zagęszczamy dwukrotnie. Tam nie widać, bo był pasek za bramą jakby. Z cegiełki dopasowane, bo tam jest z ulicy, tam były betony, tam było co innego. No i co? Było cięte, było dużo pyłu, może tam bawolić, że o, że się pył, żebyście z budowy nas wyrzucili coś tam. Przestań marudzić. Pył spłuczysz wodą, a szlamu po pile nie spłuczysz. Musisz szorować i jeszcze zostanie białe. Teraz co? Trzeba drzewko obrobić. Drzewko. Dużo powiedziane. Jest trochę zielonego na nim, bo jeszcze rosło, ale to drzewo nie ma korony, jest po prostu pozbawione gałęzi jakiejkolwiek. Bo wiadomo, garaże to się urywa, te wichury teraz jakaś, nie wiem. Kiedyś tego nie było i raz kiedy tam drzewo się złamało, a teraz się łamią wszystkie drzewa i wichur tyle, że... I teraz co? Trzeba było narysować koło? Majster co zrobił z tym kołem? Skąd wziął koło? Widział kiedyś w szkole, jak się kółko rysuje i sobie przeniósł je tutaj na podłogę, na ziemię. I tak sobie narysował. I teraz sobie tak małą szlifierką tnie. Małą szlifierką tnie, bo jest wąska tarcza, krótka w sensie. 125 mm, no to do końca może, że tak powiem, wjechać tą tarczą w kostkę, bo dłużej tak nie wygnie, by musiał za skosa ciąć i po prostu dłużej by trwało. A teraz zobaczcie, wyciągają, majster docina tylko, docina do końca po prostu, żeby nie robić takich zębów. Teraz ładnie ścinamy tą podsypkę, bo to musi być dzień wcześniej zrobione, ta kostka ułożona, żeby można było tą podsypkę ściąć, żeby ona była stabilna, bo jak będzie na świeżo, to ona może się jakby wysunąć spod kostki. Palisada Ring, nieznany produkt wielu brukarzom, bo tego już się nie kładzie od wielu, wielu lat, a nas dopadło, zobaczcie. Nie wiem, muszę nazwać osobę, która to wymyśliła, może nie, tak bym nie powiedział. Bo co jeśli to był inwestor, tym geniuszem, że ktoś wymyślił Palisada Ring przy takiej kostce. Nie mogło być to kwadratowo? Na przykład z Livio? No mogło. Dobra. Na każdym ringu, każdym palisadzie majster ma 20 cm narysowane kreskę i dzięki temu nie potrzebuje żadnych sznurków pierdzielenia, taskania się z poziomicą. I tak to wstawił, zlał wodą, zasypał, znowu zlał wodą, wyczyścił. Tutaj z przodu, na środku placu zamulamy, bo to było zamulane. Tylko tam wjaździk, o teraz, tylko tamto miejsce zamulamy, bo nie było zamulone. A tak wjazd już był wcześniej zamulany, tylko po prostu był teraz czyszczony, żeby z tego pyłu to zmyć. Dokładnie. U góry macie podgląd trochę nie po kolei, bo właśnie, za chwilę powiem o tym podglądzie. O tym wideo, skąd się wzięło, bo go nie widzieliście. Mniej więcej to podwórko teraz tak wygląda. Kratka na środku, tu po lewej jest druga kratka. Ona po prostu jest awaryjnie, niech ona jest, bo ona ładnie pije. Mamy furteczkę. Podwóreczko z tej perspektywy, widać to drzewo? Nie będzie widać, może jakieś zdjęcie będzie, że nie ma korony, tylko tam sięga lekko, o, dobra, nie widać. Będziemy kończyć tą budę w końcu. Tak wyglądało rycie w pierwsze dni, a tak w ostatnie dni. O, widzicie drzewo? Nie było drzewa. Tak wyglądało podwórko, teraz wygląda tak. Tu jeszcze po lewej stronie, nie mam tego zdjęcia niestety, jak to wygląda. Okrąg, w którym działamy, fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Tu chciałbym was pożegnać, ale jeszcze chwilę was pomęczę. Odzyskałem nagranie ze skradzionej kamery. To miało być w pierwszej części. Nie, bo oczywiście nie dałem w pierwszej części, bo jak? Tu nie chciałem motać na początku filmu. Zobaczcie sobie, jak to podwórko na początku wyglądało. Przed chwilą widzieliście, jak wyglądało. Teraz już wygląda, co tu było. Dobra, i teraz was pożegnam, wystarczy tam chwilę, obejrzycie tam kilkanaście, 15 sekund, nie wiem, może minuta jeszcze wam została. Dobra, ja spadam, na razie.